to ja, Justa. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Justa nie mówię. Dzisiaj omawiamy już trzecią metodę na temat tworzenia animacji. 12 zasad, metod, przypominam, od studia Walta Disneya. Tą trzecią zasadą jest inscenizacja. Inscenizacja jest to termin zaczerpnięty z teatru. Inscenizacja przypomina nam o tym, że ważną rolę w naszym filmie odgrywa nie tylko ruch postaci, ale także dobre skomponowanie tej postaci w tle. Przy czym, kiedy mówimy o postaciach, to też warto przypomnieć, że ta zasada przypomina o tym, że mamy coś takiego jak oświetlenie i cienie, które warto, żeby też znajdowały się na postaci, aby postać komponowała się właśnie z tym tłem. A sama inscenizacja to także zwrócenie uwagi na to, że w animacji mamy na przykład tło, które też jest elementem akcji. Tła oczywiście nie musimy stricte animować, to znaczy, że ono ma się przemieszczać, bo na przykład trudno, żeby się przemieszczały bloki na przykład w Warszawie, w centrum, no chyba, że pokazujemy, że niestety jakiś groźny żywioł dopadł naszą stolicę. Ale jeśli robimy we filmie, że jest wszystko ok, to elementem inscenizacji będzie na przykład właśnie pokazanie, jak w najlepszy sposób potrafimy, miejsca, w którym odgrywa się nasza akcja. Mało tego, element inscenizacji to również będzie pokazanie, że mamy ruchy kamery, że na przykład zwracamy uwagę naszego widza na tym, że każemy mu na przykład popatrzeć w lewą stronę, w prawą, jak sugeruje mu kamera. Elementem inscenizacji zatem będzie też właśnie ruch kamery. Czyli właśnie pokazujemy, że w naszym filmie, że kamera może się w różny sposób zachowywać. Mamy taki termin z filmu jak jazdy kamery. Jazda kamery w lewą stronę, to obraz przesuwa się w lewą stronę. Jeśli mamy kamerę, jazda kamery w prawą stronę, to obraz naszej animacji, czyli także nasza uwaga, domyślnie przesuwa się w prawą stronę. Jeśli nasz bohater patrzy na przykład do góry, to możemy to też zanimować, że pokazuje się obraz do góry lub w dół. Na moich animacjach mamy kilka takich właśnie przykładów, jak na przykład kotka Sara jest pokazywana, że spada w dół, to kamera wraz z nią spada w dół. Jak na przykład mamy scenę, że sroka Tosia fruwa wokół miasta po rynku, no to mamy dookoła panoramę rynku, która również się zmienia, tak samo jakby podążając za sroką. Kiedy sroka ląduje w określonym miejscu, kamera też wydaje się być, że także ląduje, wykonuje jakby ruch za postacią. Wykonywanie ruchu w ogóle postaci to też będą jeszcze inne ciekawe metody, zasady, tak jak ja to mówię w naszych filmikach. Więc gorąco Was zachęcam do tego, abyście śledzili dalej nasze tutaj Justa animuje, a w tym filmie w międzyczasie widzicie właśnie kilkanaście scen z moich animacji, gdzie staram się Wam pokazać, że ważną rolę odgrywa nie tylko ruch postaci, ale także tło, w którym się postacie znajdują. Mamy tam też nadmorskie krajobrazy, gdzie na przykład właśnie elementem właśnie skupienia się uwagi naszego widza będzie właśnie morze, sztorm, tak konkretnie, albo właśnie mamy tę historię z kotkami. Więc to tyle w tym odcinku, zapraszam na kolejny i widzimy się wkrótce. Pa!